31 grudnia i 1 stycznia to są takie dni w ciągu roku, które uświadamiają nam bardzo mocno, że jesteśmy zanurzeni w czasie. Wprawdzie kolejne sekundy, minuty i godziny biegnącego czasu są odmierzane przez nasze zegarki, na które spoglądamy na co dzień. Wprawdzie kolejne dni i miesiące przemijają i przypominają nam o tym kalendarze, które wiszą w naszych pokojach czy w miejscach, w których pracujemy. Ale w sposób szczególny ta prawda o zanurzeniu nas w czasie dociera do nas, gdy zmieniają się cyfry oznaczające lata. Kilkanaście godzin temu był jeszcze rok 2018 i wczoraj, w ostatnim dniu starego roku, spoglądaliśmy w przeszłość, wstecz. Robiliśmy podsumowania, dokonywaliśmy bilansów. Cieszyliśmy się z tego, co było udanego w minionym roku, ale też uświadamialiśmy sobie chwile trudne, porażki i wyzwania, z którymi nie zawsze dobrze udało się zmierzyć. Teraz już jest rok 2019 i w tych pierwszych godzinach nowego roku odrywamy wzrok od przeszłości i kierujemy go ku przyszłości, ku tym dniom, które przed nami. Gdy myślimy na początku nowego roku o tym czasie, który przed nami właśnie, mogą rodzić się w naszych sercach różne odczucia. Z jednej strony nadzieja, że wydarzy się w tym nowym roku wiele dobra w naszym życiu, ale pewnie może również towarzyszyć nam obawa, bo zadajemy sobie pytanie, jaki ten rok będzie. Czy podołamy wszystkim wyzwaniom i problemom, które przyniesie? Spoglądamy w przyszłość jednak jako osoby wierzące przede wszystkim i uświadamiamy sobie bardzo jasno, że Panem czasu jest Bóg i że możemy spoglądać tak naprawdę w przyszłość bez lęku. Wierzymy bowiem, że Bóg, który kocha nas nieskończenie, troszczy się o każdą sekundę, o każdą minutę, każdą godzinę i każdy dzień tego nowego roku, że nic nie wymyka się Jego trosce, opiece i kontroli. To Bóg jest jedynym Panem czasu i On ofiarowuje nam kolejne 365 dni, oczekując jednocześnie, że ten dar przyjmiemy z wdzięcznością i że będziemy starać się wykorzystać go jak najlepiej. I my świadomie rozpoczynamy ten nowy rok uczestnictwem w Eucharystii, by właśnie oddać Bogu cześć, dziękować Mu za ten dar nowych dni, które przed nami, ale by prosić Go jednocześnie o dobre wykorzystanie nowego roku, zadając Bogu pytanie, co zrobić, by tych dni, które przed nami, nie zmarnować. Pan Bóg odpowiada nam na to pytanie poprzez dzisiejszą liturgię, poprzez dzisiejszą uroczystość, uroczystość Matki Bożej, Świętej Bożej Rodzicielki, zapraszając nas, byśmy skierowali wzrok na nią. Maryja znakomicie wykorzystała dar czasu, który otrzymała, wykonując doskonale te zadania, to powołanie, którym Bóg ją obdarzył. Dlatego skierujmy wzrok właśnie na Najświętszą Maryję Pannę, starając się w tym, co robi, w jej postawie, o której święty Łukasz nam powiedział w dzisiejszej Ewangelii, znaleźć odpowiedź na pytanie, jak dobrze wykorzystać czas. Maryja daje nam bardzo konkretne wskazówki, nie tyle mówiąc, co przyjmując bardzo konkretną postawę w tej sytuacji, o której pisze święty Łukasz w dzisiejszym fragmencie Bożego Słowa. Ewangelia dzisiejsza zaczyna się tak. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa
oraz leżące w żłobie niemowlę. Widzimy więc na początku dzisiejszej Ewangelii Maryję, która dopiero co urodziła Jezusa i doświadczyła trudnych warunków. To naprawdę dla niej nie był moment łatwy. Po pierwsze, była strudzona długą podróżą. Z Nazaretu do Betlejem, to jest ładne kilkadziesiąt kilometrów, można sobie wyobrazić, że kobieta ciężarna, mająca urodzić, musiała trudno znosić wyzwania podróży. Musiała być tą podróżą bardzo strudzona. Po drugie, dopiero co urodziła, poród także musiał ją kosztować wiele wysiłku, a zatem doświadczała na pewno zmęczenia związanego z wydaniem na świat dziecka. Po trzecie, warunki, w których się znajdowała, odbiegały daleko od ideału. Maryja przecież nie przebywała w jakimś przytulnym pokoiku, ogrzanym ciepłem płonącego ognia, ale znajdowała się w grocie, chłodnej, w bardzo surowych warunkach. Tam urodziła i złożyła Jezusa, owinąwszy go w pieluszki w żłobie. Te trudne doświadczenia wewnętrzne, niesprzyjające okoliczności, mogły sprawić, że Maryja mogła się skoncentrować tylko i wyłącznie na sobie. Tymczasem, wtedy, gdy przybyli pasterze, zobaczyli najpierw ją, później Józefa, którzy byli skoncentrowani na małym Jezusie, którzy postawili Jezusa w centrum, dla których Jezus był najważniejszy. Maryja przez tą swoją postawę daje nam pierwszą wskazówkę dotyczącą dobrego wykorzystania czasu. Dobrze wykorzystamy czas, jeżeli będziemy się starać każdego dnia, by Jezus znajdował się w centrum. Nawet wtedy, jeśli nasze doświadczenia wewnętrzne nie będą nam w tym pomagać. Nawet wtedy, jeśli okoliczności zewnętrzne będą trudne. Jeśli Jezus jest w centrum, jeśli staramy się wyrażać to poprzez nasze konkretne wybory w małych, codziennych sprawach, to dobrze wykorzystujemy czas. Po drugie, gdy wczytujemy się w dzisiejszą Ewangelię, to widzimy, że do Maryi, Józefa i dziecięcia przybyli pasterze, którzy dopiero co otrzymali od anioła wiadomość o tym, że w Betlejem narodził się Mesjasz, Pan, i że znakiem będzie dzieciątko złożone w żłobie, przybyli do groty i rozpoczęli swoją opowieść o tym, co się stało. Piękne jest to w postawie Maryi, że Maryja nie wypowiada ani jednego słowa, tylko słucha bardzo uważnie tego, co mówią ci prości ludzie. Pasterze, których czasem nawet można się było obawiać, bo to nie byli jacyś ludzie wysokich lotów, ale prości, czasem nieokrzesani ludzie. Maryja przyjmuje ich opowieść bardzo na serio, wsłuchując się w każde ich słowo więcej, zachowując te słowa w pamięci i w sercu i rozważając je. Ta postawa Maryi uświadamia nam, że dobrze wykorzystamy czas, gdy będziemy potrafili słuchać drugiego człowieka. Jest nas czasem taka tendencja, żeby najpierw mówić o sobie. A tymczasem Maryja nam wskazuje na postawę słuchania jako ważniejszą, jako pierwszą. Wsłuchiwanie się w drugiego człowieka jest dobrą postawą, dlatego że pozwala odkryć, jak drugi człowiek jest piękny, jakie w sobie ma dobro, jak wielkim jest darem. Wsłuchiwanie się w drugiego pozwala lepiej zrozumieć bliźniego. Wsłuchiwanie się w drugiego wreszcie umożliwia odkrycie, jakie ma potrzeby, w jaki sposób możemy mu usłużyć. Ale wsłuchiwanie się w drugiego pozwala także odkryć, w jaki sposób Pan Bóg działa w jego życiu. Taką postawę przyjęła Maryja. Nie tylko poznała jakieś
piękno wewnętrzne pasterzy, ale także mogła posłuchać opowieści, jak Bóg zadziałał w ich życiu, objawiając im prawdę o narodzinach Mesjasza. Dobrze wykorzystamy czas, jeżeli będziemy potrafili słuchać tych, którzy są wokół, poczynając od naszych najbliższych członków rodziny, poprzez tych, których spotykamy na drogach codzienności. I wreszcie w dzisiejszej Ewangelii Maryja daje nam trzecią wskazówkę dotyczącą dobrego wykorzystania czasu, która jest zawarta w końcowej części Ewangelii. Święty Łukasz zapisał, że gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Widzimy zatem, że Najświętsza Maryja Panna wypełnia bardzo skrupulatnie to, co było przewidziane prawem. Prawo nakazywało, prawo religijne, by dziecko zostało obrzezane 8 dni po narodzeniu i Maryja ten przepis wypełniła. Ale jednocześnie wypełnienie tego przepisu religijnego było dla Maryi okazją, by wypełnić wolę Boga, by w sposób osobisty zaangażować się w realizację planu Bożego i by oddać w ten sposób Bogu chwałę. W momencie zwiastowania Maryja usłyszała polecenie: wydasz na świat syna, któremu nadasz imię Jezus, i 8 dni po narodzeniu, wtedy gdy Maryja wypełniała to prawo związane z obrzezaniem, nadała dziecięciu imię Jezus, czyli wypełniła wolę Boga. Przez tą swoją postawę Matka Boża daje nam trzecią wskazówkę, mówiąc, że dobrze wykorzystamy czas, jeśli będziemy wypełniać prawo religijne, na przykład obowiązek uczestnictwa w mszy świętej niedzielnej, prawo kościelne, na przykład obowiązek zachowania piątkowego postu, ale będziemy wypełniać to prawo nie tyle traktując je jako coś zewnętrznego, jako coś nakazanego, coś nałożonego na nas, ale traktując te przepisy prawa jako szansę, by pełnić wolę Boga i by oddawać Bogu chwałę. W wypełnianiu religijnego prawa bowiem, mówi nam Maryja, nie chodzi o wierność zewnętrznym przepisom, ale chodzi o to, żeby pójść w głąb i żeby przez to, co robimy, co jest jakimś naszym rytmem życia religijnego, spotykać Boga i oddawać Mu chwałę, pełniąc Jego wolę. Siostry i bracia, w tym pierwszym dniu Nowego Roku uświadamiamy sobie, że otrzymujemy od Pana Boga wielki dar, dar kolejnych dni Nowego Roku. Prośmy pokornie, przez przyczynę Najświętszej Bożej Rodzicielki, która jest mistrzynią dobrego czasu, abyśmy skorzystali z jej wskazówek i dobrze wykorzystali ten rok, który przed nami jest.